27 kwietnia wspominamy świętego Wawrzyńca Nguyen Van Huong, prezbitera i męczennika. Wawrzyniec urodził się około 1802 roku na terenie dzisiejszego Wietnamu w ubogiej rodzinie. Rodzice osierocili go, gdy był jeszcze małym dzieckiem. Bardzo brakowało mu i często tęsknił za miłością ojca i matki. Od dziecka ciężko pracował. Wychowywał się w rodzinie swojego wuja, który nie był chrześcijaninem, ale widząc jego łagodne usposobienie, pokochał Wawrzyńca jak swojego syna. Jednak nie zaspokajało to jego potrzeby relacji z rodzicami. Wawrzyniec pasł u niego woły. Była to praca trudna dla młodego człowieka. Pragnienie oddania życia z miłości do Boga przyczyniło się do tego, że nawiązał kontakt z pewnym kapłanem katolickim. Po 3 latach pobytu u niego, w czasie których poznawał zasady wiary katolickiej, kapłan ten skierował go do seminarium duchownego. Niestety, z powodu kolejnego wybuchu prześladowań kościoła w Wietnamie, zamknięto seminarium i Wawrzyniec został zmuszony do przerwania nauki. Wtedy wrócił do domu wuja. Na życie zarabiał wytwarzaniem tabletek i innych preparatów medycznych, ponadto też odwiedzał chorych. Wuj zachęcał go, aby założył rodzinę. Obiecał też, że przekaże mu swój majątek. Inni członkowie rodziny też go do tego namawiali, lecz Wawrzyniec nie mógł się na to zgodzić, gdyż bardzo pragnął zostać kapłanem. Odmowa rozgniewała wuja, który wyrzucił go ze swego domu. Wtedy Wawrzyniec powrócił do seminarium. Przez 8 lat pracował jako katecheta w różnych parafiach, pomagając księdzom. Zawsze był uczynny, gorliwy, ofiarny. Żył skromnie, jak tylko mógł, pomagał innym. Gdy sytuacja społeczna już na to pozwalała, miejscowy ksiądz biskup wezwał go do seminarium. Tam Wawrzyniec dokończył studia i przyjął święcenia kapłańskie. Jako ksiądz pracował w kilku parafiach, jak zawsze gorliwie i z wielkim zaangażowaniem. W 1855 roku został aresztowany, gdy wracał łodzią od chorego. Poddał się dobrowolnie, nie próbował uciekać. Swoim parafianom i zaprzyjaźnionemu kapłanowi przekazał informację, że zatrzymania nie traktuje jako nieszczęście, ale jako możliwość uczestniczenia w cierpieniu Pana Jezusa i prosił, by nie usiłowali go wykupić. Gubernator obiecał mu, że jeżeli podepcze krzyż, pozwoli mu zamieszkać w świątyni buddyjskiej i uczyni go przewodniczącym modlitw. Wawrzyniec odpowiedział, że nie wie nic o Buddzie, więc jak mógłby zamieszkać w jego świątyni i prowadzić modlitwy do niego? Gubernator był wobec niego życzliwy. Szanował go jako kapłana, ale Wawrzyniec absolutnie nie mógł się zgodzić na podeptanie krzyża. Mandaryni też byli życzliwi dla niego. Sugerowali, by przyznał się tylko do tego, że jest katolikiem. Jednak Wawrzyniec nie mógł zataić tego, że jest kapłanem. Namowy na nic się nie zdały. W liście do swojego biskupa ksiądz Wawrzyniec prosił jeszcze raz, by nie zbierać pieniędzy na wykupienie go. Prosił tylko o modlitwę o to, by wytrwał do końca. Wyrok swojej śmierci przyjął z radością, dziękował Panu Bogu i cieszył się ze swego kapłaństwa. Wierzył, że po śmierci spotka się z miłującym go ojcem. W dniu egzekucji przyszedł do niego ksiądz katolicki, wyspowiadał go i przygotował na śmierć. Na miejsce kaźni szedł trzymając w ręce brewiarz. Ksiądz Wawrzyniec oddał swoje życie za wiarę w Pana Jezusa 27 kwietnia 1856 roku. Papież Pius X beatyfikował go 5 lutego 1909 roku, a kanonizował papież święty Jan Paweł II 19 czerwca 1988 roku. Módlmy się. Wszechmogący Boże, dla chwały swojego Kościoła dałeś zwycięstwo w męczeństwie świętemu Wawrzyńcowi, który upodobnił się do Chrystusa w jego męce i śmierci. Spraw, abyśmy wstępując w ślady męczennika osiągnęli radość wieczną. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami.
bądź nami.